Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części naszej konferencji prasowej. Teraz proszę o zabranie głosu trenera Dariusza Marca przed jutrzejszym meczem z GKS Tychy. Dzień dobry Państwu. Ja mogę się tylko cieszyć, tak, wszyscy działacze, sportowcy tutaj w Stali Mielec, że pozyskaliśmy kolejnego sponsora i te samochody, które stoją za nami, mamy nadzieję, że pomogą nam osiągnąć ten cel. Nasz cel nie zmienia się. Jedziemy w tej chwili do Tych, dzisiaj wyjeżdżamy. Jest to kolejny ciężki mecz. Powtarzam ciężki, bo do końca sezonu nie będzie lekkiego meczu. Każdy o coś walczy i każdy ma jakiś cel. Mamy nadzieję, że uda nam się przywieźć 3 punkty i wszystko zrobimy, żeby było dobrze. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Panie trenerze, ostatnio Pan mówił po konferencji, że roszady w składzie było wynikiem zmęczenia. Teraz ma Pan ten komfort, że byłoby dużo czasem z jednym razem. Mogę powiedzieć tak. Nie wszystko będziemy mówili tak, jak jest. I to jest normalne, bo to jest strategia zespołu, drużyny, naszego sztabu. Ostatnio pojawiały się głosy, dlaczego nie grają jedni z najlepszych zawodników. My wiemy dlaczego. I to nie jest tak, że my kogoś odsuwamy, bo jest dobry, tylko robimy to po prostu z innych względów. W tej chwili wszyscy są zdrowi, wszyscy są do dyspozycji. Jeszcze jak dowiedzą się, że nowe samochody przyszły, kto będzie lepiej grał, może się przejechać, to może poniesie to chłopaków na tych skrzydłach i uda nam się zrealizować ten cel. Dziękuję